Ze mną dzisiaj Elżbieta Jakubiak, była szefowa gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Będziemy rozmawiać na temat kandydatów na prezydenta, między innymi kandydatów z prawicy. Ja zastanawiam się i też chciałbym poznać pani zdanie na ten temat, czy Mateusz Morawiecki jest idealnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta? Myślę, że jest jednym z kandydatów póki co, bo pewnie jest tak, że ta cała praca przed wystawieniem kandydata partyjnego czy kandydata na prezydenta to jest ciężka praca sztabu, który musi przeanalizować tak naprawdę oczekiwania społeczne. Wiemy, że te analizy trwają. Wszystkie partie zamawiają analizy społeczne, szukają w tych analizach odpowiedzi na temat tego profilu, jaki powinien mieć ich kandydat, prawda? Bo to nie jest łatwa praca, bo nigdy nie zna się tego konkurenta. Dopiero na kilka tygodni przed rozpoczęciem kampanii pojawiają się nazwiska te prawdziwe. Dzisiaj to jest giełda, która po prostu obfituje w kandydatów. Na końcu będzie pewnie ich dwóch, trzech, może czterech liczących się, prawda? Każda z partii dla zasady powinna wystawić kandydata, więc tutaj oczekujemy, że te główne partie, które dzisiaj są w parlamencie, wystawią swoich kandydatów. No i pewnie pan premier jest tutaj brany pod uwagę. Sądzę, że jego rozpoznawalność, co ma znaczenie w wyborach prezydenckich, bo tam wynik wyborczy to nie jest 35-37, tylko to musi być 50+1. I tylko ten jeden jest wygrany, więc jakby rozpoznawalność kandydata ma znaczenie, ale jak wiemy, nierozpoznawalność jest jakby siłą, która daje szansę na zwycięstwo. O tym, co jest siłą, porozmawiamy za chwilę. Natomiast dlaczego pytam o byłego premiera Mateusza Morawieckiego? Ponieważ w ten weekend Andrzej Stankiewicz z Onetu ujawnił wewnętrzne badania PiSu, które mówią o tym, że zdecydowana większość wyborców tej partii chciałaby głosować właśnie na Mateusza Morawieckiego. Problem w tym, i tutaj już wchodzimy na poziom rozgrywek politycznych, Mateusz Morawiecki ma swoje stronnictwo w Prawie i Sprawiedliwości, swoich ludzi. Zgłaszał też ambicje przecież, że chciałby kierować ugrupowaniem. No i ja nie wiem po prostu, czy takiego człowieka w Pałacu Prezydenckim chciałby mieć prezes Jarosław Kaczyński. Prezes Jarosław Kaczyński z całą pewnością chciałby mieć swojego kandydata na prezydenta już później w Pałacu Prezydenckim, bo to po pierwsze każdy lider partii oczekuje tego, że będzie miał, no, w dzisiejszym systemie politycznym prezydent jest niezbędnym elementem do przeprowadzenia sprawnie choćby procesu ustawodawczego, sprawnym zarządzaniem państwa. Ale jak się trochę wybija na niepodległość od partii? Powinien być prezydentem wszystkich Polaków, ale wiemy w jakim kraju, w jakich realiach politycznych ten żyjemy. Ten slogan, on jest bardzo piękny, ale bardzo złudny. Nie zdarzył się jeszcze taki prezydent, który byłby prezydentem wszystkich Polaków, dlatego że my jesteśmy podzielonym społeczeństwem, podzielonym tak jak każdy kraj, prawda? Czy to jest Francja, czy to są Stany Zjednoczone, to widzimy, że te podziały są bardzo takie radykalne, coraz to tak jaśniej zarysowane. I w związku z tym partie polityczne wystawiać muszą kandydatów, którzy będą bardzo taki twardy spór prowadzili. Więc tutaj pytanie o to, czy pan premier, który jest lubiany przez Prawo i Sprawiedliwość, elektorat Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że myśmy funkcjonowali przez 8 lat tak naprawdę z planem Morawieckiego, prawda? Ja to przypominam, bo wydaje mi się, że to plan Morawieckiego poniósł Prawo i Sprawiedliwość, ale też autorytet z tyłu Jarosława Kaczyńskiego, który był takim murem stojącym za premierem, prawda? I to ułatwiało jego funkcjonowanie, ułatwiało wykonywanie tych zadań premierowskich, prawda? Bo tu był bardzo silny taki element wsparcia ze strony szefa partii. I wydaje mi się, że każda z tych partii będzie szukała kandydata, który będzie kandydatem na czas wojny, bo dzisiaj oczekiwania społeczne są inne niż 5-10 lat temu, prawda? A no właśnie, to czy kandydatką na czas wojny nie jest kobieta? No bo już prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że on nie widzi kobiety jako kandydatki na prezydenta. Czy to jest kwestia po prostu, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości nie chcą kobiety, czy jednak niestety, no stety bądź niestety, żyjemy w takim społeczeństwie, że na czas wojny potrzebujemy właśnie męskiego kandydata? Tak,
taki jest stereotyp, prawda, że kobiety w tym podejmują inaczej decyzje, podejmują decyzje, wkładają w ten proces decyzji inne, jak można tak powiedzieć z angielska, faktory, prawda, czyli ja zakładam, że wkładam tam również swoją empatię do, nie wiem, dzieci, przeciwnika, do kobiet. A wojna mężczyźni, to nie jest czas na empatię. A wojna to nie jest czas na empatię i zawsze było takie pytanie, no co byś zrobiła, gdyby na ten nasz największy obiekt w Warszawie leciał samolot i czy podjęłabyś decyzję o zestrzeleniu, prawda? To jest decyzja i do kobiety, i do mężczyzny. Ja sądzę, że to nie jest kwestia płci, tylko kwestia umiejętności i wyćwiczenia w podejmowaniu decyzji. My musimy w życiu przechodzić bardzo trudne takie okresy i takie spory i takie momenty, w których trzeba podjąć trudne decyzje. Ja pamiętam ze swojego, a propos jako szefowa gabinetu Lecha Kaczyńskiego, jako prezydenta Warszawy, miałam taką sytuację, w której była bomba w metrze. To jest zawsze informacja, bomba w metrze. I tu jest potrzebna decyzja, wyprowadzasz ludzi, czy nie wyprowadzasz. Na to wyprowadzenie ludzi z metra jest 4 minuty, prawda? Może 6. W tamtym czasie 6, dzisiaj pewnie jeszcze krócej, bo to liczy się, kiedy ten wagonik jest w stanie przejechać z jednej stacji do drugiej, tak żeby one wszystkie stanęły na stacjach. I wtedy wyprowadza się ludzi. I zawsze przy takim tłumie może się zdarzyć, że ktoś zginie, prawda? Bo jest panika, bo wyprowadzamy, bo jest pośpiech. I kto poniesie wtedy za to odpowiedzialność? I kto poniesie konsekwencje, jeśli okaże się, że bomba jest atrapą. I wtedy to jest... To jest prawdziwa odpowiedzialność. Co robi wtedy prezydent Warszawy, co robi szef bezpieczeństwa, co robi wtedy ktoś, kto odpowiada za bezpieczeństwo obywateli. I to nie chodzi o to, czy jestem kobietą, czy mężczyzną, czy umiem podjąć taką decyzję, taką na bardzo wysokim poziomie ryzyka. I myślę, że część mężczyzn w ogóle uważa właśnie, że kobiety są wyłącznie empatycznymi, ale ja przypominam sobie takie badania o zachowaniach kobiet w czasie kryzysów, czy nagłych wypadków. Co one robią? One po prostu rzucają się i już zyskują bardzo mocne, bardzo dużo siły, prawda? To w pożarach bardzo często kobiety są takimi, kobiety strażacy są takimi ofiarnymi. Może właśnie kobieta na trudne czasy, kobieta kandydatka byłaby potrzebna. Ja zawsze oczekiwałam, że w którychś wyborach prezydenckich za mojego życia wystartują kobiety. A widzi pani taką postać, która byłaby właśnie silna, nie tylko empatyczna, ale właśnie taką kobietą na trudne czasy? Taką przećwiczoną w podejmowaniu decyzji, bo mnie się wydaje, jest kilka takich kobiet stanowczych, przećwiczonych jakby tak mentalnie w podejmowaniu decyzji. Druga to rzecz... Jest pani w stanie wymienić nazwiska? Tak, ale nie chcę, bo mam nadzieję, że ma szansę. Wykształcenie też ma bardzo duże znaczenie. To znaczy wykształcenie takie ogólne i bardzo bym powiedziała, że wykształcenie takie ogólnie humanistyczne, dlatego, że jakby inaczej postrzega się świat. Jeśli ma się to wykształcenie takie gruntowne i takie połączone z doświadczeniem już życiowym, to jest bardzo dobry taki balans. Więc ja mam w głowie pewnie kandydatkę na prezydenta Polski. Mam nadzieję, że kiedyś nią zostanie. Ale dzisiaj jeszcze nie wiemy, jacy będą inni kandydaci, prawda? Nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale kto będzie reprezentował Platformę, kto będzie reprezentował Trzecią Drogę, kto PSL, kogo wystawi Lewica, bo każda z partii wystawi kandydata, bo to jest jedyny moment, kiedy można pod, jak to się mówi, rasować wyniki swojej partii w tym konkursie piękności. Sądzi pani naprawdę, że każda partia wystawi kandydata? Bo patrząc na to, co dzieje się teraz w Trzeciej Drodze, to zastanawiam się, czy tam będzie jeden kandydat, dwóch kandydatów. Że trwa wojna między Trzecią Drogą, czyli tam Hołownią, a PSL-em i chodzi o wybory prezydenckie. Proszę sobie wyobrazić, kim... Żeby startować w wyborach prezydenckich, Hołownia był takim kandydatem, który wydawał się naturalnym kandydatem na prezydenta. Jeszcze kilka miesięcy byśmy tak mówili. Dzisiaj jego gwiazda przyblakła, bo zaczęły się poważne decyzje, odpowiedzialność. Zaczęła się taka prawdziwe zderzenie ze społeczeństwem, któremu trzeba wytłumaczyć, jak podejmuje decyzje, dlaczego muszą moje decyzje. I muszą być te decyzje. Muszę
zarządzać parlamentem i zarządzać w taki sposób, żebyśmy my, oglądacze tego parlamentu, czy no, ci, którzy wybieramy posłów, żebyśmy odczuwali, że marszałek równo traktuje wszystkich przez nas wybranych. I zdaje się, nie jest to najlepsza ocena dzisiaj marszałka. Po drugie, PSL, jeśli chce funkcjonować nie jako trzecia droga, jako partia, a samodzielnie, jako PSL, będzie musiał wystawić kandydata i moim zdaniem takim kandydatem, który ma ponieść PSL, bo PSL nie chce pozostać na 5 czy 6% poparcia, tak jak w tej chwili, prawda? Więc tutaj tylko kampania prezydencka, taka ogólnopolska, dobrze przygotowana, może dać no, efekt w następnych wyborach, które za chwilę są po wyborach prezydenckich. Więc w wydaje mi się, cały że... czas liderem jest Władysław Kosiniak-Kamysz. No tak, ale zastanawiam się, czy zgranym ktoś inny. O odrobinę no, kandydatem, pamiętamy i myślę, że mentalnie dzisiaj byłoby mu trudno znowu przystąpić do kampanii, w której no, jednak poniósł porażkę. Zwłaszcza jeszcze po ciężarach, które ma w Ministerstwie Obrony Narodowej. Tak, ale też jego ministerstwo, wicepremierostwo, jego ministerstwo no daje mu pewne pole do przygotowania porządnej kampanii wyborczej. Moim zdaniem tutaj między Hołownią a Kosiniakiem toczy się wojna o Ministerstwo Obrony Narodowej. Za chwilę zapytam o partię największą w koalicji rządzącej, ale chciałbym jeszcze wrócić na moment do obozu prezydenckiego, bo mówiła pani, że potrzebujemy człowieka poważnego, silnego, podejmującego decyzje. Ja zastanawiam się, bo tutaj swoje ambicje zgłasza też Marcin Mastalerek, nazywany wielokrotnie publicystycznie wiceprezydentem, człowiek Andrzeja Dudy. Tylko zastanawiam się, czy po jego ostatnich występach i po jego takim dość frywolnym momentami zachowaniu w mediach, czy to jest właśnie kandydat na kandydata, który mógłby odnieść sukces, który ma potencjał, czy absolutnie nie? Nie, wydaje mi się, że to są takie informacje pałacowe albo jakieś takie oczekiwania prywatne. Tutaj mówimy o poważnej grze politycznej, wielkich ugrupowań już dzisiaj, więc nie wydaje mi się, żeby ktoś, kto tak sam zgłasza kandydaturę swoją na prezydenta, był poważnie potraktowany przez partię polityczną, która no, musi udzielić poparcia, sfinansować kampanię i przeprowadzić cały ten proces wyborczy, który jest no, ogromnym wysiłkiem. Ja prowadziłam kampanię prezydencką Jarosława Kaczyńskiego i mogę powiedzieć, no w okolicznościach, które były nieporównywalne nawet z tym, co jest dzisiaj, bo wtedy był to kilka miesięcy po katastrofie smoleńskiej, więc jakby z kandydatem, który był no, identycznie wyglądającym dla większości ludzi człowiekiem, jak jego zmarły brat, więc bardzo trudno było tą kampanię prowadzić i wiem, jaki to jest wysiłek, mimo że struktury partii pracowały z całą mocą. Joachim Brudziński był wtedy odpowiedzialna za struktury, więc on postawił te struktury do naszej dyspozycji sztabu naprawdę na baczność. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby tak działały struktury przy kandydacie, który się... No, musi po prostu opłacać się prowadzić tę kampanię, tak, ona musi przynieść efekt albo poparcia, co przyniosła kampania Jarosława Kaczyńskiego. Pokazała, gdzie jest ten sufit dla partii politycznej, czyli to było 47 i coś, prawda? Więc było widać, że dostaje ją kandydat, ale dostaje ją również całe ugrupowanie i myśmy wtedy uznali, że PiS może przekroczyć barierę 30%, a na pewno może dobijać do 40%, bo kampania prezydencka to pokazała. A jak to jest bardzo, bardzo taka ważne. Kampania wypala człowieka, bo potem nastąpiło, no tutaj akurat w pani przypadku rozstanie. No to nie były te przyczyny, natomiast kampania, oczywiście kampania jest to no, 16 do 20 godzin pracy dziennie z krótkim snem. No tak, ale też nie mówię tylko o pani przykładzie, ale chociażby Beata Szydło i Andrzej Duda. Tutaj też jakby no, tej przyjaźni już takiej daleko idącej nie ma i dlatego zastanawiam się, czy też właśnie kampania prezydencka potrafi poróżnić ludzi, sztabowców, nie wielokrotnie sądzę. Przyjaciół. To nie chodzi o kampanię, o prowadzenie kampanii, to chodzi potem o takie oczekiwania. No, w Polsce jest urząd prezydenta bez wiceprezydenta, chciałam to podkreślić, może źle, może dobrze, ale bez wiceprezydenta, zatem nie można być, niektórzy ludzie, którzy są sztabowcami, wyobrażają sobie, że potem będą taką szyją tego prezydenta, którym będą
będą decydowali. Moim zdaniem te oczekiwania są nieprawdziwe. Później wchodzi w grę jeszcze stanowisko szefa kancelarii, który jest bardzo poważnym człowiekiem, konstytucyjną osobą, ministrem. Jest też szef gabinetu, który jest najbliższym współpracownikiem prezydenta i odpowiada jakby za całość kontaktów prezydenta i politycznych, i tych społecznych. No, odpowiada za przygotowanie całego otoczenia prezydenta. Tak naprawdę to on mebluje z prezydentem kancelarię, jeśli jest w takiej relacji. Ja byłam szefem gabinetu i wiem, jak bardzo trudno jest zbudować taką spójną kancelarię, bo to jest... A trzeba ją zawsze budować od nowa, czy można korzystać z ludzi, którzy byli za poprzedniego prezydenta? Bo wiemy, że dzisiaj jest taka przynajmniej jedna postać. Tak, ale proszę sobie wyobrazić, że myśmy przejmowali władzę po komunistach, tak? Ja mogę to wprost powiedzieć, bo rzeczywiście jedynym ministrem, który nie był komunistycznym, był szef gabinetu. Był szef gabinetu Aleksandra Kwaśniewskiego. Reszta współpracowników byli to ludzie z głębokiego systemu komunistycznego. Pan minister Majkowski czy pani Szymanek Deresz. Czy to byli ludzie związani z PZPR-em. I proszę sobie wyobrazić, że to było naprawdę inne środowisko polityczne, bez żadnych kontaktów z nami. To nie było tak jak dzisiaj, że scena postsolidarnościowa zna się w całości od 30 lat. Mogę powiedzieć, czy my, czy ludzie z Platformy, czy z PiS-u znają się, czy nawet z PSL-u znają się od 30 lat bardzo dobrze. Myśmy bardzo mało znali ludzi z tego środowiska Aleksandra Kwaśniewskiego. To byli ludzie jeszcze starego systemu. Dzisiaj nikt nie pamięta pana ministra Szymańskiego, czy pana Ćwika, czy pana ministra Ungera, prawda? To tylko historycy mogą dzisiaj o tych osobach opowiadać. Ja wchodziłam do tego typu kancelarii, prawda? Po jakby klasie politycznej, która miała swój rodowód jeszcze w czasach komunistycznych i trudno by było zapytać, a jak państwo, jaki był klucz zapraszania na przyjęcie 11 listopada? Bo ja wiem, że tam głównym gościem był generał Szklarski. Moim nie był, prawda? I raczej bym go nie zaprosiła na te uroczystości. Więc to były inne środowiska, inne oczekiwania i pamiętam nawet taką pierwszą rozmowę, którą prezydent Kaczyński odbył z Aleksandrem Kwaśniewskim. Oni działali na scenie politycznej postkomunistycznej już, bo Kwaśniewski przecież nie był od razu prezydentem, był też parlamentarzystą już w wolnej Polsce. I mogę powiedzieć, że ich spojrzenie na świat było inne. To znaczy ocena nawet tych ważnych przywódców państw europejskich była inna. To było dla mnie zaskakujące. Po tej rozmowie byliśmy, czy pan prezydent relacjonując tę rozmowę, był lekko zaskoczony tym, w jaki sposób pan Aleksander Kwaśniewski, pan prezydent, oceniał klasę polityczną europejską. To właśnie wobec tego, co pani mówi, zastanawia mnie to, czy do takiego środowiska, czy w takie ramy, w które ujęty jest prezydent w Polsce, może wejść osoba absolutnie spoza polityki. Czy ona się tam odnajdzie, czy będzie wiedziała, jak się poruszać i czy ma szansę. I mówię tutaj, powiem to nazwisko, choć nastąpiło dementi, pani Dorota Gawryluk. Cały czas dziennikarka. Telewizja Polsat mówi, że nie, ona nie będzie startować jako dziennikarka Polsatu. Natomiast ja cały czas uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dziennikarką przestać być. I zastanawiam się, czy to byłaby właściwa postać, czy ma predyspozycje. Tak. Ja powiem tak, bardzo lubię Dorotę Gawryluk, lubię styl jej dziennikarstwa od lat. I mogę powiedzieć, to nie podzielam pańskiej opinii, że ona byłaby człowiekiem z zewnątrz. Ja nie wiem, czy zdecyduje się, czy nie chcę być ani za, ani przeciw, tylko mówię, staram się patrzeć, załóżmy, jak sztabowiec, prawda? Ona zna każdego polityka, przeprowadziła z nim dziesiątki wywiadów, od premiera do prezydenta, poprzez wszystkich ministrów przez ostatnie 30 lat. Nie sądzę, żeby u Dorotę Gawryluk... Czyli środowisko ją zna, ona zna środowisko. Zna środowisko, tak? I ona potrafiłaby wybierać z tego środowiska, które lubi, które jest jej, z którym jest jej po drodze, tych, którzy jakby mieliby zbudować jej kancelarię i całe to zaplecze. Oczywiście zawsze jest pytanie, czy, prawda, miliarder
Soros chciałby być elementem tej gry w polityce. Tutaj myślę, że no, polityka i biznes tak, łączą się. Ale nigdy w Polsce nigdy tak jawnie, no może bardziej przy prezydencie, na pewno nie przy prezydencie Kaczyńskim, ale wcześniejsi prezydenci mieli takie poczucie, że można biznes i politykę połączyć. Ja uważam, że ona ma sens, to połączenie, ale z utrzymaniem bardzo takich fos głębokich. To nie oznacza braku rozmowy, ale oznacza zupełnie... Politycy są od kierunków w polityce, w wielkim biznesie, którym zarządza również państwo, jakim jest obronność, jakim jest polityka zagraniczna, ale biznes jest czym innym. Biznes jest od zarabiania pieniędzy, a nie od wyznaczania polityk. Więc jakby tutaj nasze interesy są zawsze różne. Choć obie strony są bardzo silne i bardzo potrzebne w gospodarce. Rozmawialiśmy o kampanii, rozmawialiśmy o tym, jak trudną rolą jest rola prezydenta, a ja zastanawiam się, jak trudnym kandydatem do pokonania dla Prawa i Sprawiedliwości byłby albo Donald Tusk, albo Rafał Trzaskowski. Kto z koalicji rządzącej byłby trudniejszym kandydatem, trudniejszym rywalem dla Prawa i Sprawiedliwości, dla polskiej prawicy, pani zdaniem? Wydaje mi się, że nie wymienił pan wszystkich kandydatów, którzy będą ubiegali się. Ale tutaj ci sondażowi. Wydaje mi się, chociaż Donald Tusk dementował, ale o tym za chwilę. Naturalnym kandydatem dzisiaj wcale nie jest ani Donald Tusk, ani Rafał Trzaskowski. Wydaje mi się, że to jest Radek Sikorski i że Radek Sikorski będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta. Widzę, jak bardzo budowane jest jego zaplecze, jak jego pozycja jest tworzona na nowo. Radek miał taki moment, kiedy był ministrem obrony narodowej czy ministrem spraw zagranicznych, był bardzo poważnie traktowany. Potem był, no, można powiedzieć, odsunięty na boczny tor. To był taki moment, kiedy rozpadła się ta taka silna, taki ten szczyt tego trójkąta rządzącego w Platformie. A dzisiaj widzę, że jego pozycja jest bardzo budowana. On nawet wczoraj zapowiedział, że nie wybiera się do Brukseli, bo przecież wszyscy oczekiwaliśmy, że premier wróci z decyzją o podziale stanowisk i między innymi będzie już jakaś wzmianka o tym, że Radek Sikorski zostaje szefem, no, tej komisarzem do spraw bezpieczeństwa europejskiego. Jeśli ta gra się toczy, a Radek dementuje, że nie wybiera się do Brukseli, to wydaje mi się, że tutaj zaczęły się już przedbiegi do kampanii prezydenckiej tuż po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wydaje mi się, że to jest dzisiaj najpoważniejszy kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta. Minister spraw zagranicznych, były minister obrony narodowej, człowiek szanowany za granicą, mający kontakty, człowiek na trudne czasy. Jego żona jest tutaj bardzo dużym atutem. Jego relacje amerykańskie, znajomość środowiska, jego dzisiaj pozycja ministra bardzo poważnego kraju, biorącego udział w wojnie, faktycznie no, kraj flankowy. On bardzo zabiega o to, żeby powstał ten Urząd Komisarza do Spraw Bezpieczeństwa Europejskiego. Każda jego wypowiedź na dużej konferencji, w dużym gremium dotyczy bezpieczeństwa, a wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach prezydent będzie musiał być człowiekiem znającym się na polityce zagranicznej i bezpieczeństwie, bo albo przed nami czas wojny, albo przed nami czas negocjacji pokojowych. Obie te sytuacje sprawiają, że nasz prezydent, polski prezydent musi być bardzo wyrobioną osobą zarówno w procesach negocjacyjnych, jak i w ustalaniu warunków. Zgoda, natomiast ja zastanawiam się, czy Radosław Sikorski wobec bagażu politycznego, jaki na nim ciąży, czy on nie ma zbyt dużego elektoratu negatywnego, czy to jest człowiek, bo żeby prowadzić te negocjacje, podejmować trudne decyzje, o których tu rozmawiamy, no jednak najpierw trzeba przekonać do siebie Polaków, wygrać te wybory i zastanawiam się, czy wizerunek Radosława Sikorskiego w szerokim takim spektrum patrzenia przez polskie społeczeństwo jest lepszy niż wizerunek przystojnego, dobrze ubranego, uśmiechającego się Rafała Trzaskowskiego. Tu będą fakty i konkrety potrzebne. Proszę sobie wyobrazić, jak ma pan jako dziennikarz zrobić pierwszy spot obu kandydatów.
Wydaje mi się, że... A tutaj bardziej już jako PR-owiec, ale na razie się nie wybieram, bo dziennikarze nie uczestniczą. No tak, ale proszę sobie wyobrazić, że z całym warsztatem, który pan dzisiaj posiada, dostaje pan dwa ogromne materiały. Cały materiał taki dotyczący Rafała Trzaskowskiego i tego, co Rafał Trzaskowski zrobił w Warszawie. I tu będzie pytanie twarde. Czy Warszawa jest bezpieczna? Ile szpitali ma zbudowane odpowiednie zaplecze na czas wojny? Gdzie są schrony? Co pan robi w tej czy w tamtej kwestii? Tak, może taką negatywną kampanię rzeczywiście proszę wobec Rafała Trzaskowskiego zastosować. To jest dramatyczna sytuacja, że on nie ma odpowiedzi, a minęło 8 lat rządów. Ale to są mocniejsze argumenty, przepraszam, że wchodzę w słowo to, przeciwko Radosławowi Sikorskiemu. Języków nic nie znaczy dzisiaj dla Polaków. Każde dziecko dzisiaj mówi językiem, prawda, i czy wykorzystuje ich 5. Ono, to jest do niczego niepotrzebne, do czytania literatury. Natomiast ja staram się pokazać, bo prawdopodobnie nie będę głosowana ani na jednego, ani na drugiego, więc to nie ma mojej tutaj intencji, ale pokazuję jako sztabowiec, co bym wolała dostać, jaki materiał bym wolała dostać. Czyli Radek Sikorski, który jedzie dzisiaj na kolejny szczyt i negocjuje kolejną transzę pomocy, prawda, który jedzie do Stanów Zjednoczonych, który przekonuje, on jest w stanie zbudować dzisiaj fantastyczną klip wyborczy. To szanowna pani, jako sztabowiec, załóżmy hipotetycznie zakładając sztabowiec prawicy, wolałaby pani dostać do kampanii przeciwko jednemu lub drugiemu zdjęcie rozkopanej Warszawy, czy zdjęcie Radka Sikorskiego chociażby z Ławrowem? To oklepane, znalazłabym lepsze zdjęcia. Znalazłabym lepsze zdjęcia i oczywiście sposób jakby ataku na kandydata konkurencji jest bardzo, no to jest największa, to jest ta recepta na sukces, prawda? Gdzie są te czułe punkty takiego kandydata? Oczywiście Radek ma bardzo dużo takich czułych punktów, prawda? Od przyjaźni i palenia papierosów z Ławrowem, co w tamtych czasach nie było niczym złym. Oczywiście jak zawsze z Rosjanami trzeba być ostrożnym. Tej ostrożności wtedy też, myślę, brakowało. Ale oczywiście sprawa różnych jego nominacji, ja mam za złe nominacje w ambasadzie w Moskwie choćby, prawda, nie rozumiem, nie chcę i pewnie jeszcze wiele rzeczy, które pewnie nie są dzisiaj powszechnie znane opinii publicznej, ale gdybym miała go zaatakować, sądzę, że jest pewien arsenał broni, którą można w niego wymierzyć. To przepraszam, to odwróćmy rolę, bo musimy to zrobić. Gdyby pani była sztabowcem Koalicji Obywatelskiej i miała pani zaatakować kandydata, załóżmy kandydata Mateusza Morawieckiego. Czy są tutaj jakieś elementy, do których można byłoby się przyczepić? Tak, on nie rządził 8 lat, ale brał odpowiedzialność przez 8 lat, więc na pewno będą barki takie miejsca. Barki premiera, byłego premiera tak, są zawsze obciążone. Przez co są obciążone barki Mateusza Morawieckiego? Na pewno przez cały ten... brak przygotowania, zbyt późne przygotowania do wojny, to byłby ten moment, bo 2014 rok, kiedy Ukraina już była w stanie wojny, to był ten moment, kiedy my powinniśmy zacząć swoje przygotowania również we wszystkich obszarach. I oczywiście PiS zrobił to, prawda, bo będą pokazywać ustawę o obronie ojczyzny. Ja pamiętam reakcję Platformy Obywatelskiej w Sejmie na tę ustawę, na jej tytuł. Prawda. Dla mnie było to szokujące, że ktoś, kto siedzi w Sejmie, nie rozumie, że my jesteśmy już w stanie wojny i że ta ustawa o obronie ojczyzny jest naturalną ustawą, która powinna być wcześniej jeszcze zrobiona, prawda? I zrobiona w jakimś konsensusie, że powinno być to przygotowane w zgodzie z całego Sejmu. Więc jakby tutaj na pewno przygotowania do wojny, bo im ostrzej dzisiaj na granicy, im ostrzej dzisiaj w relacjach jakby z Rosją, tym Polacy bardziej przywiązują wagę do tego, co zrobił rząd, jak przygotował, prawda? No przygotowanie żołnierzy, przygotowanie armii. To są rzeczy, które na pewno przeciwna strona by wyciągnęła
osiągała. I oczywiście są rzeczy z zakresu no, takiej polityki bieżącej, prawda? Majątek, to rzeczy, które były używane w kampanii, ale z całą pewnością fakt, Polacy nie są przyzwyczajeni do tak zwanego zamożnego prezydenta, prawda? Tutaj każdy, kto piastował ten urząd, był takim jednym z nas, czyli nie był człowiekiem, który miał jakiś ogromny majątek. Ale są też atuty, wielodzietna rodzina, historia rodzina jednej i drugiej, i po stronie żony, i po stronie samego pana premiera, piękne karty, więc tutaj bym powiedziała, no jest... Można stworzyć spójny wizerunek kandydata i jego ogromne doświadczenie, znajomość też świata. Ale tutaj no, też można uderzać prawda, w jego pewną delikatność, taką, no, bym powiedziała, nie jest agresywnym człowiekiem. Pewna jego delikatność jest widoczna w opinii publicznej i to jest ta słabość. Nikt nie podejrzewa Mateusza Morawieckiego o twarde uderzenie w stół, prawda? Więc to jest jego słabość i pewnie tej cechy będzie się musiał uczyć, jeśli będzie kandydatem. Zaczęliśmy Mateuszem Morawieckim, kończymy Mateuszem Morawieckim i rozmawiamy w drugiej połowie czerwca 2024 roku. Ja bardzo chętnie wrócę do tej rozmowy, naszej rozmowy już po wyborach prezydenckich. Zobaczymy, ile z tych naszych przewidywań stało się faktem, a ile było rzeczywiście dalekich od rzeczywistości. I też zachęcam Państwa do tego, żeby Państwo sobie zapisali gdzieś tę rozmowę i wrócili do niej już po wyborach prezydenckich, bo ta rzeczywistość, o której dzisiaj rozmawiamy, może być zupełnie inna w przyszłości, zaraz po wyborach prezydenckich. Elżbieta Jakubiak, była szefowa gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dziękuję pięknie za wizytę w studiu. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Nazywam się Paweł Pawłowski i zapraszam na kolejne wydania programu Newsroom. Do zobaczenia.